Vario CR. Jeśli na targach przyznano wam stoisko, gdzie po środku stoi wielki słup, no to super rozwiązaniem będzie właśnie Vario CR do zakrycia tego słupa. Ze wszystkich stron otuli brzydki beton i zamieni go w reklamę. Okay. Ponadto Vario CR to bryła 360 stopni, a to oznacza, że twoja reklama jest z każdej jednej strony. Vario Bow. Kolejna brama. Tylko nie okrągła, ale ja ją widzę bardziej w zabudowie targowej, takiej na ostatnią chwilę, na szybko i jednak w mniejszym dużo budżecie niż na przykład M-Frame. To bardzo imituje zadaszenie M-Frame. Mm. Faktycznie super wykorzystamy ją na targach. Na targach. Agua Vario Island i Agua Vario Big Island. To są bardzo fajne pomysły na wydzielenie przestrzeni do rozmów. Nie sądzisz? Tak, zdecydowanie. Można biznesowych. Tak. Ale myślę, że nie tylko. Myślę, że można tam też dobrze zjeść. O, na jakimś evencie jedzeniowym. Krzesła, stoły, iść się odprężyć, porozmawiać. Handlowcy mogą porozmawiać z klientami, a używając wygłuszających tekstyliów, tym bardziej sprawdzą się i spełnią swoją rolę, więc nie będzie przeszkadzać. Tak, będziemy mieć prywatną przestrzeń. Vario Twist i Vario Wave. Świetne ścianki, bardzo oryginalne kształty, są dosyć duże. No i ja tu widzę samochód, nie? Mhm. I na tle jakiś pejzaż, chmury, góry. No. Tak, to na pewno zrobi wrażenie. Piękny sportowy samochód, góry, niebo. Ja to kupuję. Vario Cone. No, rożek. Ja widzę, sama nazwa wskazuje, to prawda, ale i tak no rożek. Okej. Okay. Lody. Futraki z lodami są dosyć małe. A co gdyby koło takiego małego futraka z lodami postawić takiego cone'a? Agua Vario In to... Papier toaletowy? Papier toaletowy, nawet reklama papieru toaletowego może być ciekawa. Mm-hmm. Offline'owa reklama papieru toaletowego. Chociaż mi wciąż te dzieciaki w głowach, bo ja tutaj po prostu widzę dzieciaki biegające i wybiegające z tego i mające świetną frajdę z takiego małego labiryntu. Vario Craft to taki plaster. No. Więc apteka. Albo... No bo producenci plastrów jakichś fajnych, ładnych, kolorowych. Centrum medyczne Vario Crown. Okay, to też lubimy, nie? Jedno z ulubionych, no. Jedna z ulubionych ścianek. To faktycznie wygląda jak ścianka postawiona za tronem. Za tronem. Albo na zawodach za podium. Za podium. Też by fajnie wyglądało. Tak, jako takie pokazanie zwycięstwa pierwszego miejsca. Vario Tunnel. Ja widzę właśnie tutaj bawiące się dzieci, bawiące, przebiegające się dzieci, przestrzeń dla jakichś gier, zabaw. Tu można też samochód wstawić znowu. I zrobić zadaszenie samochodu. Taka wiata. Garaż, myjnia samochodowa. Teraz przechodzimy do systemów podwieszanych, czyli wszelkiego rodzaju Ringo Float, Trap Float, Tree Float, Clover Float. Mini, Clover Maxi, no mamy float. Tego 6 tutaj akurat. Tak, systemy podwieszane świetnie sprawdzą się na powierzchniach, gdzie jest bardzo tłoczno, a wy chcecie wyróżnić się, jak najbardziej chcecie pokazać się od góry. Zabudowy targowe. Zabudowy targowe. To jest jedna rzecz na pewno, ale... Wydarzenia sportowe. Mm-hmm. Ja myślę, że to jest dobry pomysł dla sponsorów na przykład, czy tam dla jakichś ludzi, którzy się reklamują na jakichś wydarzeniach, niekoniecznie na targach, właśnie tylko na hali sportowej. Przeszliśmy przez najciekawsze kształty ścianek reklamowych Vario, więc jeżeli następnym razem pomyślicie o tym, że potrzebujecie ścianki tekstylnej Vario, nie bójcie się i nie myślcie już od prostej. Zobaczcie, ile macie możliwości pokazania się i nie bycie uniwersalnym, bo pamiętajcie, że uniwersalny równa się
nudny. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie naszych ścianek, bądź macie jakieś fajne pomysły może na wykorzystanie, inne niż myśmy tutaj wypracowały wspólnie, podzielcie się tym z nami. Wyślijcie nam, jak wy wykorzystujecie ścianki tekstylne Vario. A jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do nas śmiało, dzwońcie i pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał.